Środa Popielcowa, która w Kościele katolickim rozpoczyna Wielki Post. To okres przygotowania do świąt wielkanocnych. Symbolicznym obrzędem posypania głów popiołem Kościół przypomina wiernym o konieczności pokuty. To także znak, że wszystko, co materialne, przemija. Od tego dnia przez kolejnych 40 katolicy mają duchowo przygotować się do zmartwychwstania Chrystusa. Popiół, którym jesteśmy posypywani w Środę Popielcową, pochodzi z palm, które są spalane właśnie Wielką Sobotę. Tutaj też jest to powiązanie, Wielka Sobota, więc ten najważniejszy dzień w roku liturgicznym to wprowadzenie też święta wielkanocne, to pamiątka zmartwychwstania. To też dla nas jest taki konkretny znak, nie? Że my mamy rodzić się do tego nowego życia już tutaj na ziemi. Mamy pracować, aby to nasze życie tutaj stawało się właśnie też takim znakiem dla innych. Często w okresie Wielkiego Postu katolicy deklarują, że na 40 dni z czegoś zrezygnują. Jednak jak mówią duchowni, najważniejsza jest refleksja nad swoim życiem. Czas Wielkiego Postu jest czasem łaski i może być czasem owocnym w naszym życiu. Czas zatrzymania się, czas uspokojenia się. Nie da się przez całe życie bawić, gonić. Potrzeba nam takiego zatrzymania, wejścia w głąb. Środa Popielcowa i Wielki Piątek to jedyne dni w roku liturgicznym, kiedy wierzący zobligowani są do przestrzegania ścisłego postu. Obowiązuje wstrzemięźliwość nie tylko od spożywania pokarmów mięsnych, ale też ograniczenie liczby posiłków w ciągu dnia do jednego sytego oraz dwóch lekkich. Gospodynie szczególnie szorowano po prostu garnki, żeby nie została tam ani odrobina tłuszczu, prawda? Jadano bardzo skromnie, no bo tylko kasze, ziemniaki, bez żadnej omasty, bez niczego takiego. I gospodynie dbały o to, aby domownicy cały czas odczuwali głód. Niegdyś w Środę Popielcową w wielu miejscowościach na Górnym Śląsku z rozpędu kontynuowano ostatkowe zabawy. W tym właśnie czasie głównie właśnie było to święto kobiet. Tutaj młode mężatki, które wcześniej nie zdążyły wkupić się do grona kobiet zamężnych, właśnie w Środę Popielcową mogły jeszcze to zrobić. W okresie Wielkiego Postu kapłanów obowiązują szaty liturgiczne koloru fioletowego, który jest symbolem oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Symbolizuje również żałobę oraz godność. Jak mają zostać zagospodarowane tereny po kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej? Na to pytanie ludziom ma pomóc odpowiedzieć LURA, czyli specjalna aplikacja Banku Światowego. Służy ona do oceny najlepszego możliwego zagospodarowania gruntu. On nie tylko nam wskazuje te kierunki na rekultywację, ale też na inny sposób zagospodarowania tych terenów, więc pokazuje na wykorzystanie ich. I taki ogólny wniosek jest, że powinniśmy te tereny jakby wykorzystywać ponownie na taką politykę energetyczną, taką misję energetyczną, tym razem nie już głęboko pod ziemią wydobywając węgiel i go później gdzieś spalając, tylko idąc w kierunku energii odnawialnej. Algorytm bada dany teren nie tylko pod kątem własnościowym czy formalno-prawnym, ale pod uwagę bierze też kwestie społeczne. Podobne narzędzie ma Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Tak naprawdę w przypadku śląskich terenów pogórniczych, poprzemysłowych, ale w szczególności pogórniczych, dysponujemy własnym narzędziem analitycznym, który niektóre kwestie, na przykład ekosystemowe, te parametry, bada głębiej niż LURA. Natomiast cennym jest na pewno zderzenie dwóch perspektyw. Waloryzacji terenu, czyli oceny ich przyszłego zastosowania poprzez algorytm, który zaproponował Bank Światowy. I my na etapie tworzenia naszego narzędzia poprosiliśmy o takie doradztwo ze strony Banku Światowego. To oczywiście na razie tylko początek drogi, która ma doprowadzić do ponownego wykorzystania zdegradowanych terenów w Rudzie Śląskiej. Była kopalnia Pokój jest dla projektu Banku Światowego pilotażem. Ze śląskiego ogrodu zoologicznego uciekła pantera śnieżna. Taki komunikat dostali w środowy poranek wszyscy pracownicy chorzowskiego zoo. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że uczestniczą w ćwiczeniach, które odbyły się po raz pierwszy w Polsce. Miały na celu sprawdzenie, jak pracownicy poradziliby sobie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji naprawdę. Wdrożyliśmy naszą procedurę przygotowaną, ewakuowaliśmy naszych pracowników, nasze firmy zewnętrzne, które były na terenie ogrodu w tym czasie.
Skontaktowaliśmy się ze służbami miejskimi. Gdzieś około godziny 8:30 była informacja, że pantera śnieżna wydostała się poza teren ogrodu zoologicznego i tutaj już cały ciężar tych ćwiczeń spoczywał na funkcjonariuszach policji. Policja wiedziała wcześniej o planowanych ćwiczeniach, bo wraz z wtajemniczonymi w akcji pojedynczymi pracownikami ZOO opracowywała plan działania. Poza chorzowską policją w akcji brał udział sztab zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta. Procedura dotyczy przede wszystkim dużych kotów drapieżnych, czyli tak jak w dzisiejszych ćwiczeniach panter śnieżnych, ale również tygrysów, lwów, gepardów. Także będziemy tutaj brali pod uwagę rosomaki, które często są pomijane, a tak naprawdę są zwierzętami bardzo niebezpiecznymi. Łącznie to kilkadziesiąt zwierząt. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym nigdy dotąd nie doszło do sytuacji, w której którykolwiek z jego mieszkańców wydostał się poza swój wybieg, choć w Polsce takie przypadki już były. To ostatnia tak duża wiata w Dąbrowie Górniczej, która pamięta jeszcze poprzedni ustrój. To tu kiedyś zatrzymywały się linie autobusowe numer 27 i 55, ale od jakiegoś czasu obsługują ją tylko busy. Miasto nie chce się jednak pozbyć historycznego już obiektu i planuje dać mu drugie życie. Mnie ona nie przeszkadza, przyzwyczaiłem się do niej. Są wspomnienia z tymi wiatami starymi? Tak, tak. Bo zawsze ona stała od kilku już lat. A ja wiem, czy zostawić. Może zostawić rzeczywiście, bo jakieś tam wspomnienia będą, nie? Ale to nie wiem, to decyzja prezydenta Dąbrowy Górniczej. Pani pamięta, jak tu jeszcze jeździły autobusy? Jak? Ale to było dawno, dawno temu. No ja tu mieszkam 30 parę lat, ale ja tutaj tylko busiki takie widzę, a już takich konkretnych autobusów to nie. O zdanie mieszkańców w tej sprawie zapytał prezydent Marcin Bazylak. Miasto chciałoby poddać obiekt renowacji, żeby przywrócić jego pierwotny wygląd. Ona nie jest w złym stanie, ma troszkę uszkodzone zadaszenie. Natomiast chcielibyśmy wiedzieć, gdybyśmy podjęli się już tej renowacji, czy ona ma zostać w tym miejscu, czy ewentualnie powinniśmy ją eksponować w innej przestrzeni. To, co otrzymaliśmy wczoraj, to są odpowiedzi, że powinna zostać. Więc będziemy teraz oceniali jej stan techniczny, zastanowimy się, skąd ewentualne materiały na naprawę. To jest wiata produkowana przez Metalplast z Kalisza. Ta firma nie produkuje już jednak tego typu wiat. Co ciekawe, tę konstrukcję nazywano wiata typu Kalisz, właśnie od miasta, w którym znajduje się jej producent. To jedyna taka konstrukcja, która wytrzyma próbę czasu, bo w Dąbrowie Górniczej od lat trwa wymiana wiat przystankowych. Robi to m.in. Zarząd Transportu Metropolitalnego, który w Dąbrowie Górniczej i na terenie kilku innych gmin w ciągu roku wymienił około 150 wiat. Planujemy wymianę wiat w tych gminach, które nam powierzyły zadanie opieki nad infrastrukturą przystankową i to są takie gminy jak Tychy, Ruda Śląska, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza czy Sławków. Wiata w Dąbrowie Górniczej jest też o tyle interesująca, że wyglądem przypomina słynne kielichy nieistniejącego już starego dworca w Katowicach. Tuż przed rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę w Muzeum Śląskim została otwarta wystawa plakatów antywojennych. Stworzyli je młodzi artyści z różnych krajów, m.in. z Japonii i Polski. Są to plakaty, które tak naprawdę są odpowiedzią na to, co dzieje się w Ukrainie, czyli na wojnę, na agresję Rosji na ten kraj. Są bardzo wymowne plakaty, takie, które po pierwszym już spojrzeniu możemy odczytać. Przygotowania do wystawy trwały około pół roku. Jej celem jest przede wszystkim zachęcenie odbiorców do refleksji. To jest kostka Rubika i w plakacie tak zrobione, że ona już jest złożona i Polska i Ukraina jest razem i ich flagi jest razem. W piątek 24 lutego w rocznicę napaści na Ukrainę w Muzeum Śląskim odbędzie się spotkanie z kuratorką wystawy. Znałam już układ tego miejsca, jak to będzie wyglądało w przestrzeni i zależało mi na tym, żeby po pierwsze ta wystawa była dopasowana do tej przestrzeni, żeby te plakaty razem dobrze się prezentowały i tutaj myślę, że jest dosyć łatwo postrzegać pewną logikę układu tych plansz. Wystawę będzie można oglądać do końca sierpnia.